Mam aparat Fuji X100V. Zapraszam Was na spacer po Berlinie. Będziemy fotografować, trochę powlogujemy, ale będzie dużo pozytywnej energii. Chodźcie ze mną na spacer. Cześć kochani, dzisiejszy odcinek zaczynamy w takim pokoju, który ze znajomy wynajmuje. Jak sobie tu coś działamy. No, chodźmy może, nie? Tam sobie stoi mój Citroenik, widzicie? Tam. Plan na dzisiejszy odcinek jest taki, że wybierzemy się metrem gdzieś do Berlina i będziemy po prostu cieszyć się ze spaceru po mieście. A ja mam jakby nowy aparat ze sobą, który pożyczyłem od mojego przyjaciela i chcę go trochę potestować. Chcę zobaczyć, jak ten aparat się będzie sprawował właśnie w takim takim otoczeniu. Ja street photo to nigdy nie fotografowałem i także nie spodziewajcie się jakichś kosmicznych tutaj dzisiaj zdjęć. Natomiast chodzi o spacer, bo ja ostatnio sobie bardzo tą czynność cenię. Także chodźcie ze mną. Jeszcze przed chwilą naprawdę było pięknie. Słoneczko w ogóle, taki piękny dzień się zapowiadał. A teraz jak patrzę, sami zobaczcie co się stało. Zaciąga się taką warstwą chmur, która się w ogóle pojawiła nie wiadomo skąd. No ale cóż, teraz to ja muszę coś zjeść. No, idę do pobliskiego Kauflanda, tam mam sprawdzonego kebaba i się zaraz uraczymy mięsem i surówką. Bo zero węglowodanów ostatnio wjeżdża. I czuję się naprawdę, powiem Wam, kosmos. Chodźcie. Musiałem na końcówce czerwonego przejść, a to są Niemcy i Berlin. W ogóle to już pewnie zawał tam kierowcy mieli, że Jezus Maria, co ja za przepisy tutaj zgwałciłem. No, jest i Kaufland, idziemy coś zjeść. Hello, Donner Teller, kein Pommes, ja? Nie będę Wam nagrywał jak jem, ale powiem Wam, że wygląda fajnie. Także życzcie mi smacznego i zaraz idziemy dalej. Było dobre, dzisiaj może nie rewelacyjne, ale spoko. Przed nami jest stacja metra. Ona jeździ generalnie po takich jakby duktach na górze, ale się nazywa metro. No. W każdym razie ja w ogóle po tej okolicy chciałem z Wami zrobić spacer, ale potem pomyślałem, dlaczego nie. Oni mają bardzo fajne to metro. Wow, jakie kolory. Patrzcie na to. Ale czad, nie? Tego tu trochę jest, zobaczcie. Mega. Właśnie odjechał jeden, ale tu co chwilę ktoś jeździ. O, jedzie kolejny. Słuchajcie, słońce wychodzi. Mnóstwo ludzi jest dookoła mnie. Wow, zupełnie inne doznania niż w górach. Się muszę trochę nastawić do tego spaceru i potem już będzie lepiej. Chodźmy dalej. Jestem na takich schodach wyjściowych do góry i mamy już pierwsze zdjęcie. Nie wiem, na jakiej zasadzie to będzie dzisiaj działać, ale ja po prostu chcę spędzić dzień z fotografią. O. I coś zaraz znowu wymyślę. Thank you.
bohaterem dzisiejszego odcinka, jeśli chodzi o aparat, jest Fuji X100V. Ja ostatnio szukałem jakiegoś takiego aparatu, z którym mógłbym chodzić na spacery. I nie chciałem, żeby to był aparat, z którym pracuję, czyli Sony. Fuji GFX to jest ogromny aparat, w którym pięknie mi służy do fotografii krajobrazu, gdzie ja mam czas i ochotę, żeby rozłożyć statyw, żeby się przygotować. Natomiast czytałem po prostu, bo ostatnio w ogóle cały internet oszalał na punkcie tego aparatu i stwierdziłem, że chcę się przekonać. A tak się składa, że akurat mój znajomy go ma, więc go po prostu pożyczyłem, no i jesteśmy z nim na spacerze w Berlinie, nie? Nazywają go analogiem wśród cyfrowych aparatów. Sprawdźmy, co to w ogóle znaczy. Ale tu się dużo dzieje, powiem wam. Właśnie przyjechał ten. O, tu jest frame, zobaczcie, jak zdąży. Chyba się tym metrem zaraz gdzieś przejedziemy. Ale po prostu powiem wam, że nie wiedziałem, że to takie przyjemne. O, jedzie kolejny. Ej, czuję się tak naprawdę dziwnie, nie? Że po prostu się trzyma aparat w ten sposób i spacerujecie sobie i patrzycie, co się wam podoba i po prostu naciskacie spust i to jest jakby zrobione, nie? Internet podobno oszalał na punkcie tego X100V, bo to jest właśnie aparat z jednym obiektywem, nie da się go wymienić, on jest zamontowany na stałe, matryca crop, kolorki z Fuji, czyli macie bardzo dużą przestrzeń taką kreatywną, możecie sobie włączyć symulację różnych barw i ona jest, one są piękne po prostu, bo dzisiaj chyba na Classic Chromie robię. Mówię chyba, bo tak jak mówię, ja ten aparat mam od paru godzin w rękach. Robię sobie w razie czego na RAW-ach, bo jak zrobiłem kilka testowych zdjęć, to mówię super, ale niektóre chciałbym to kontrastować. Natomiast śmiesznie jest, bo miałem jechać gdzieś do centrum, a na razie jestem na pierwszym, lepszym dworcu i robię po prostu street photo jakieś, nie? Jezus, ale fajne powiem wam, naprawdę. Ja... wow. Tu taki widoczek do mnie przemawia, zobaczcie. To spróbować jakoś skomponować w kadrze. Teraz się tym zajmiemy. Próbowałem złapać jakby początek tego pociągu w zdjęciu, a tak na nie patrzę i... nie, spoko. Spoko. Coś dodaję. Coś dodaję. 1550. No, kurde, wiecie co, a spróbujmy gdzieś pojechać dalej, to jeszcze wam coś poopowiadam, o co chodzi, bo czuję się, kurde, kosmos. No, gdzie jest bilet? Tutaj. Tak? Mamy coś? Ja. Okej. Dobra, jedźmy gdzieś, nie będziemy siedzieć tylko tutaj. Chociaż kurczę, głupi, wiecie, głupi przystanek w metrze i już kadry się same robią. Naprawdę super sprawa, powiem wam. Właśnie pani przez mikrofon obwieściła, że S9 przyjeżdża. No to chyba ten. S9 na szpandał. No. To wchodzimy. Na szpandał. Chyba nie skasowałem biletu, tak się zastanawiam, czy nie musiałem tego zrobić czasami jeszcze na peronie. Żeby się z tej wycieczki nie zrobił jakieś problemy głupie. Jedziemy. Zobaczcie, jak ładnie światło świeci i no nie wiem, no stoję w drzwiach po prostu i zrobiłem kolejny kadr i tak się po prostu bawię. Ale już zgubiłem bilet, muszę go znaleźć. Nie wiem, gdzie to miałbym go skasować, nie? Nie chce się mi wychodzić po prostu i czekać na kolejny. Chyba, że będzie jakaś ładna stacja, a ta chyba na taką wygląda.
zróbmy to. To jest Królestwo OSB. Ale numer. Znajdziemy tu jakieś kadry, nie? Dobra. Znalazłem miejsce, gdzie się kasuje bilet. To jest chyba to, nie? Please validate before use. No to... Uch. Teraz tego schowam tak, żebym wiedział, gdzie jest. Ja to jestem tak poukładany, jak tylko można być niepoukładanym w takich kwestiach. Ale zawsze jest jakaś porada. Kurczę, podoba mi się to. Ja bym chciał jakiś kadr to zrobić, poczekamy na kolejny i pojedziemy sobie dalej. Wtedy już będę spokojnie sobie siedział i... Tym aparatem robi się fantastyczne zdjęcia. On w ogóle waży tyle, co wszystkie baterie, które ja zwykle noszę za sobą, jak idę w góry. Bo ja mam 3 baterie do Sony i 2 baterie do Fuji, do tego większego. Jak sobie zestawiłem dzisiaj wagę tych baterii z tym aparatem, to się okazało, że ten aparat po prostu jest lżejszy niż wszystkie baterie, które ja noszę. I to są tylko baterie do aparatów, nie? Zawsze jeszcze jest jakiś tam battery pack do podładowania czołówki i tak dalej. Stąd też po prostu taki pomysł, żeby mieć jakiś aparat, który jest... się tak czasami będę zawieszał, bo mi się podoba to, co widzę czasami. Zerknę sobie, jak to tu w kadrze wygląda. Fajnie, piękna gra cienia, jasności, jest chaos totalny w tym kadrze, poczekajcie jeszcze raz, tu się troszkę przesunę, o tak, cyk, mocne niedoświetlenie tego zdjęcia mam włączone, bo chcę sobie, ładne, może jakiś kolejny będzie, nie, to jest S8, to chyba my nie. Chyba my nie, musimy poczekać. Ten sobie zaraz odjedzie, a ja sobie to weryfikuję, czym jedziemy i zobaczcie, znowu mi wychodzi, że jedziemy S9, tak? Tak. No, to czekamy na kolejny. Słuchajcie, to jest X100V. Zainteresowałem się też tym aparatem, bo jego nowa wersja za chwilę się pojawia. Już ona się pojawiła w zasadzie. Pierwsze egzemplarze trafiają do ludzi. I ja szukałem czegoś takiego, co mogłoby być aparatem, który jest trochę... aparatem... Inaczej, jak mamy GFX-a tu, a mamy telefon tu, to gdzieś w środku. Czyli powiedzmy GFX to jest taka typowa... taki bezlusterkowiec, lustrzanka, coś takiego, co się po prostu profesjonalnie obsługuje i ma wszystkie takie bells and whistles, jak się to mówi. Mamy też telefon, czyli coś takiego, co możemy z kieszeni sobie wyciągnąć i w nim fotografować. Tylko ja mam jakoś tak, że fotografowanie telefonem to nie jest dla mnie fajne rozwiązanie. Nie czuję się związany z tymi zdjęciami i zrobimy sobie, jak będziecie chcieli, taki odcinek o bardzo podobnym. Bez tu patrzę, czy to nie moje czasami. Nie, to jakieś jeszcze inne, ale moje ma być tu w ogóle na tym, bo tamto skoro było, to też to powinno być tu. Nie. Ostatnio, to jest w ogóle wiecie, nie? Jak wychodziłem ze studia, robiliśmy zdjęcia cały dzień, to ja po prostu potem poszedłem na spacer i robiłem zdjęcia iPhone'em. I mówię, fajnie, nie? Tego mi trzeba, brakuje mi takiego też w momencie, kiedy jestem bardzo, bardzo mocno zarobiony. Taki odskocznik. Ktoś by teraz mógł pomyśleć, stary, no to nie fotografuj, znajdź sobie coś innego, tylko że ja lubię fotografować, nie? To nie chodzi o jakby fotografowanie, tylko chodzi o zajęcie się czymś w taki sposób, żeby to było dla was pozytywne. I wtedy na tym spacerze już do znajomego napisałem, mówię, ty używasz tego, ja mówię, Fuji? On mówi, nie, możesz sobie pożyczyć. Ja mówię, to bardzo chętnie, bo wtedy zrozumiałem, że może jest u mnie w głowie przestrzeń właśnie na takie rzeczy, jak dzisiaj robię, nie? O, zaraz będę kontynuował myśl, tylko poczekamy, bo przyjeżdża nasz transport. No nie. Nasz transport tu przyjeżdża za 7 minut. Dobrze, mogę kontynuować myśl.
Chciałem mieć aparat, który będę używał na wyjściach po prostu z rodziną, takich po prostu, że idę ze synem czy z żoną, idziemy na spacer i chciałbym zrobić po prostu kilka pamiątkowych zdjęć. Chciałbym mieć, ale chciałbym, żeby to, bo wiecie, to też można zrobić telefonem, nie? Zawsze ktoś może powiedzieć, stary, no nie przesadzaj, nie? Okej, można to zrobić telefonem, ale ja z racji na zboczenie zawodowe i ogólną pasję do fotografii... Nic się nie zepsuło, ja po prostu jeszcze nad tym aparatem nie panuję, ale tu mam fajny kadr, taki inny, dziwny. Staram się te linie zbiegów poukładać. O, mamy. I właśnie o to w tym wszystkim chodzi, że mamy zabawę jak z telefonem, a kontrolę jak na profesjonalnym aparacie, nie? Bo mam, zobaczcie, w kwestii zarządzania aparatem, to mi się bardzo podoba, bo Fuji ma taki swój system, że macie całą taką analogową gałkę, ja się przed nią broniłem rękami i nogami, ale można sobie ustawić ją na auto, tak jak mam teraz. Kompensację ekspozycji macie tutaj, a przysłonę mam na sztywno 5-6 w tym momencie ustawioną. I teraz zobaczcie, ja sobie w taki sposób ustawiłem niejako preselekcję czasu. Czy przysłony? Nie, preselekcję przysłony. Czyli mam ustawioną na sztywno przysłonę. ISO mam w zasadzie też zablokowane, bo wiem, że mam go nadmiar, jeśli chodzi o światło, więc może zostać najmniejszy. I on ma za zadanie tylko w tym momencie dobierać czas ekspozycji, nie? Mam na minus jeden kompensację ekspozycji, mam na minus jeden, bo chcę za wszelką cenę chronić highlighty, bo widzicie, że jesteśmy w bardzo kontrastowych scenariach i no, nauczony po prostu takim podejściem, że warto zadbać o te highlighty w fotografii cyfrowej, to wolę wyciągnąć trochę cienie ewentualnie w postprodukcji. Dziękuję za omówienie tematu. Nie wiem, pewnie, że coś przyjeżdża, nie przyjeżdża. I tak to generalnie wygląda. I teraz powinien chyba już przyjechać nasz transport? Tak, za 2 minuty. Czuję się pozytywny, zajarany tym tematem, powiem wam. To jest aż dziwne, a broniłem się przed taką fotografią i w ogóle przed takim spędzaniem czasu rękami i nogami. Z moich wyliczeń, które zwykle są błędne, wychodzi na to, że to powinien być ten. No i tak jak mówiłem, znowu są błędne, bo to nie jest ten. Wiem, że mógłby mi telefon teraz podpowiadać, którym mam jechać. No, za minutę ma być, tak? Chyba. Gdyby nie telefony, to ja bym był normalnie zagubionym człowiekiem, tak, że nikt by mi nie pomógł, nie? Na szczęście mogę sobie potwierdzić. I co jest ciekawe, że ja ciągle gdzieś tam po Europie jakoś jeżdżę, nie? I ciągle muszę się takimi transportami przedzierać przez miasta i jakoś żyję, nie? Ale, przepraszam, zawsze mnie tak stresuje, że to jest jakiś hit. Znowu mi zmieniono rozkład jazdy. Teraz mam jechać S47. Potem się przesiąść na S1. No dobra, no. Pierdziel. Ja to... Jezus. Czyżby to był ten? Teraz S9 na szpandał. Dobra, no może ten wezmę. Coś się nie zgadzają te po prostu rozkłady. Więc dobra, pojedźmy sobie tym tu. Będzie jeszcze też dobrze. Tak sobie siedzicie przy szybie i możecie sobie... No właśnie. Panów rozmawia. Tutaj stoi. Nie wiem. To są takie zdjęcia... Po prostu... Nie umiem tego w ogóle opisać, nie? O co w tym wszystkim chodzi? Po prostu masz aparat, który jest... To jest w ogóle kilkuletni aparat, nie? On się doczekał teraz w końcu update'u, bo ludzie już bardzo chcieli. Czekajcie. Nie, to nie. Gra światło cienia po prostu, jak się ma tak kontrastowy film ustawiony w Fuji. I kurde, nie wiem, nie wiem jak to działa w ogóle, że człowiek się aż japa cieszy od samego faktu, że po prostu ma aparat, nie, w ręce, fotografuje, no rany, julo, nie, kosmos.
Naprawdę, to tak wygląda. Jedziecie sobie, po prostu macie jeden obiektyw, jedne konkretne ustawienia, czy tam powiedzmy taką ustawienia, żeby wam dawały przestrzeń do komponowania zdjęcia i robicie zdjęcia, nie? Po prostu siedzę sobie, patrzę na świat i robię zdjęcia. To jest po prostu ciężkie do jakiegoś merytorycznego opisania, bo to nie ma jakiegoś większego sensu. To chodzi właśnie o to, żeby jakby fotografia była dla was mega przyjemnym motywatorem do uśmiechu, do tego, żeby się ruszyć z domu, zrobić sobie spacer, kreatywnie trochę podziałać, bo to trochę wygląda w ten sposób, że jedziecie sobie na taką podróż jak ja teraz i patrzycie na świat, nie? Można siedzieć w domu i oglądać telewizję. Ostatnie lata PiSu nam pokazały, że to jest bardzo niebezpieczna czynność i rzetelne zdobywanie stamtąd wiedzy to jest trudna sprawa. A do tego no raczej psychicznie nie działa pozytywnie, nie? Natomiast jeśli weźmiecie sobie aparat i popatrzycie na świat dookoła was przez pryzmat tego kadru, który zasłonicie się niejako, to zauważcie, jak ja robię zdjęcia, ja w większości przypadków robię coś takiego, nie? O, robimy sobie w ogóle przenumer, bo to on ma optyczno... To jest czad w ogóle. Jak go wyłączę, to ja mam to wyłącza się hybryda i ja widzę normalnie dalmierzowo, nie? Czyli widzę nawet fragment obiektywu tutaj po prawej stronie tego, nie? A jeśli ja włączę ten aparat, to tak pyk i się włącza zrzut matrycy. Bardzo ciekawie przemyślany temat. Wracając do tego, co chciałem powiedzieć. Komponowanie... Czekajcie. Ale kadr fajny. Kurde, moment. Sorry. No i czekajcie chwilę. O, tak. No nie do końca, a może tu? Te ławeczki, no ten cień z prawej strony nam trochę za bardzo wyjeżdża. Zbyt kontrastowo to wyglądało na tamtej symulacji, ale to jest do wyprowadzenia. Mimo całej miłości do JPEGA z Fuji, wolę jeszcze zrobić kilka zdjęć w RAW-ie. Może się kiedyś to zmieni, może po prostu będzie działanie na zasadzie ustawiamy to, co wychodzi, to wychodzi i nie tykamy tego, bo to też jest jakaś fajna czynność. Kurde, wow, ale... Wiecie, jeśli ktoś się spodziewał jakiegoś reviewsa, jeśli chodzi o ten aparat, to nie ma sensu. Myślę, że jest mnóstwo kanałów, które byłyby w stanie takie coś wam zrobić. Ja wam tylko pokazuję jedną rzecz. Malutki aparat, który się... Zobaczcie, jaki on jest płaski, nie? Zobaczcie, jaki on po prostu ma ten obiektyw malutki. I on wchodzi, nie wiem, do każdej torebki, do każdego takiego... Ja sobie dzisiaj wziąłem taką... W studio to używam, jak fotografuję reportaże. Mogę tam zmieścić kilka obiektywów, ale wziąłem za sobą też wodę. Wziąłem, tak jak wam wcześniej pokazywałem. Nie pokazywałem wam jeszcze. Ja dzisiaj biorę ze sobą tak. Zobaczcie, to jest tyle, co ja dzisiaj ze sobą mam. Tu jest taki pouch na kamerę. Biorę batery paka, bo nie wiem, ile energii będzie mi dzisiaj potrzeba. Fuji. iPhone. Taki extender. No i to jest w zasadzie tyle, co ja ze sobą dzisiaj biorę, bo taki będzie dzień. Oprócz tego wziąłem jeszcze wodę. Wziąłem słuchawki do telefonu, w razie jakbym sobie chciał muzyki posłuchać. I jedziemy w podróż. I chodzi mi o to, że nie wiem, macie jakąś torbę na laptopa, macie jakiś, nie wiem, większy portfel z dokumentami, to ten aparat jest tam w stanie się zmieścić. O, tu będzie kadr fajnie. O, tak. Wiecie co, tak sobie pomyślałem, że przerwiemy ten odcinek w tym miejscu.
Ja mam dużo pracy w Berlinie i w tym momencie właśnie idę do studia wykonać zlecenie. Jak siedziałem przed chwilą, montowałem ten odcinek, tak sobie myślę, że zrobimy część pierwszą i część drugą, bo ja tam jestem dopiero w pociągu. Jeszcze trochę mi zajmie, chyba jedna stacja będzie wyjście, podejście tam pod tą bramę brandenburską. Generalnie taki... Myślałem, że ten vlog to będzie 5 minut, nie? A jak zwykle wyszło dużo, dużo gadania i dużo, dużo treści. Słuchajcie, mam nadzieję, że wam się to podobało. Bardzo dziękuję patronom za wspieranie mojego kanału. To są te fantastyczne osoby, które teraz mnie wspierają. Jeśli chcielibyście dołączyć do wspierających osób, to link na dole. Ja muszę trochę zresetować jakby te rzeczy, które dostajecie w progach, bo to o, lubię tędy chodzić, bo to są takie zdjęcia wystawione. Berlin ma swój urok i chciałbym ten urok właśnie z wami czasami podziwiać, z racji, że po prostu mam okazję być tutaj w tym mieście ostatnio dość często. W każdym razie, jeśli chodzi o patronów, to dajcie mi czas, ja muszę z wami, jak on stąd wyjedzie. Wyjedzie. Dobra. Tu ma takie DHL-owiec, nie, UPS-owiec. A tu ma, zobaczcie, coś mu tu zrobili. Gościu musiał akurat tędy jechać. No ale cóż, ja chyba zacznę nagrywać jakieś takie daily vlogi czy coś tam, bo ja nie wiem, jak widzę kamerę, zacznę gadać, to jest taki koniec, no. Słuchajcie, jeśli chodzi o patronów, to podziałamy, wyślę do was maile. Bardzo dziękuję, że jesteście i że mnie wspieracie. Słuchajcie, ja idę do pracy. Siądę tam, chyba zacznę eksportować ten odcinek i go wrzucę na przyszły czwartek, bo ja w poniedziałek lecę do Belgradu. Następny odcinek będzie drugą częścią tego, a potem zrobimy coś takiego jak podróż do Belgradu, też z Fujikiem małym, potem może spacer z Fujikiem większym, bo tam muszę do studia jechać, a ja ten aparat GFX używam głównie ostatnio w fotografii studyjnej, jeśli chodzi o pracę oczywiście, a krajobrazów mi bardzo, bardzo brakuje. Słuchajcie, jeszcze raz dzięki za oglądanie, jeszcze dwa zakręty, jestem na miejscu. Dzięki za oglądanie, życzę wam zdrowia, uśmiechu i dobrego światła. Hej!